Kiedy czytamy na początku Izraela, widzimy, kiedy Boży lud, ten wybrany Boży lud, Izrael, zanim mógł wejść do ziemi obiecanej, toczył wiele bitew, przeżywał różne najazdy wroga z każdej strony. Można było widzieć, tu krew się lała, tam bitwa, tu pokonani, tutaj oni pokonywali znowuż wroga. I gdybyśmy tak zaczęli sobie troszeczkę to analizować i zastanawiać się, to moglibyśmy dojść do jednego takiego wniosku. Kiedy następowało zwycięstwo Bożego ludu, a kiedy następowała porażka Bożego ludu? Jedno jest pewne, że zwycięstwo Bożego ludu było zawsze wtedy, kiedy oni byli posłuszni Bogu. Kiedy oni mieli otwarte serce w kierunku Boga, Bóg był cały czas z nimi. Bóg im to często powtarzał i mówił to Mojżeszowi, mówił potem Jozuemu, wbij to Jozuemu do głowy i tak dalej, że ma być posłuszny Bogu. I zauważcie, dopóki oni byli posłuszni Bogu, to Bóg walczył za nich. Bóg zwyciężał wszystkich ich wrogów, chociaż fizycznie było to po prostu nie do pomyślenia, żeby tak mała armia zwyciężyła tak potężne wojska. Tam czytamy o milionach ludzi, którzy najeżdżali na Izraela. To była potężna armia, ale Pan powiedział poprzez swoje słowo, czytamy o tym w psalmie, że jeden z was będzie gonił przed sobą tysiąc, ale to tylko wtedy, kiedy wy będziecie mi posłuszni, kiedy się odwróci sytuacja, kiedy stracicie społeczność ze mną, kiedy stracicie to podejście do mnie, kiedy stracicie to otwarte serce, kiedy zamkniecie swoje serce na moje słowo, odwróci się to. Wtedy tysiąc waszych będzie uciekało przed jednym wrogiem. Bóg się nie zmienia. Bóg tym samym Bogiem jest i dzisiaj. Dzisiejsza bitwa zupełnie inaczej wygląda. Wiecie, kiedy patrzę na was, kiedy wy patrzycie na mnie, to możemy jedno powiedzieć, jesteśmy w doświadczeniu i w bitwie. Ale jedno jest pewne i to też możemy w sobie oglądać. Mamy zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Bo ten wódz nas, który był na tej ziemi, który pokonał największego wroga ludzkości, diabła, pokonał go dla mnie i dla ciebie i w nim mamy pełne zwycięstwo nad każdą bitwą, nad każdym doświadczeniem i każdą próbą. Ale zauważ to sam, nawiązując do początku tej myśli, o której powiedziałem. Kiedy jesteś w posłuszeństwie Bożemu Słowu, tak się właśnie dzieje i widzisz to, że Bóg daje tobie siłę, daje tobie zwycięstwo. Będziemy przechodzić przez różne doświadczenia i próby. Będziemy przechodzić przez różne bitwy. Te najazdy, które teraz wróg przeciwko nam kieruje, to są o wiele większe niż to, co przeżywał Izrael wcześniej. Tamte bitwy, tam się fizycznie krew lała. A dzisiaj zobaczcie, co się dzieje. Ilu ludzi upada, ilu ludzi jest przez wroga uderzanych. Wiecie, wróg wytyczył straszną bitwę przeciwko nam. Otworzył ogień z każdej strony. On nie ma nic do stracenia. Jego pozycja jest przegrana i on o tym bardzo dobrze wie. I Słowo Boże wyraźnie mi i tobie mówi, o ile to możliwe, chce zwiesić wybranych. Ile razy będzie próbował ciebie i mnie podchodzić, oszukiwać, nastawiać, potępiać, gdzieś podnosić niewłaściwie do góry. Ile razy? To są bitwy, które przeżywamy każdego dnia i albo się poddamy wrogowi, albo zaufamy Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, ja nie wiem, czy będę potrafił wam opisać tą sytuację dokładnie, ale ja bardziej doświadczam tego, co teraz mówię, niż potrafię o tym mówić. To słowo, które dzisiaj do was mówię, zupełnie nie przygotowywałem. Tylko doświadczam pewne doświadczenie w swoim życiu i na podstawie tych myśli, które w mojej głowie w jakiś sposób się przemieszczają, chcę wam dzisiaj to powiedzieć. Będzie to na gorąco, jakbym to powiedział. Ale to, co wam powiem, to sam doświadczam. Możemy na siebie patrzeć jako nie wiadomo na jakich ludzi, ale wszyscy jesteśmy w doświadczeniu i w bitwie. Zarówno ja, jak i wy. Nie jestem w niczym lepszy od was. Kiedy patrzycie na mnie, to możecie widzieć człowieka również w doświadczeniu. Każdy z nas przeżywa doświadczenie. Każdy z nas najchętniej by zwiał, uciekł, schował się przed wrogiem. Nie ma bohaterów. Bez Jezusa jesteśmy naprawdę powaleni, pokonani przez wroga. Wróg by nas
rozparcelował w momencie, w jednej sekundzie. Ale to nas trzyma na tej drodze, bo On jest z nami, ten Jezus jest z nami. I tego ja mogę doświadczać i Ty możesz doświadczać. Gdyby Jezus nie przyszedł, to ja bym tutaj nie był. Gdyby Jezus nie przyszedł z pomocą, z posileniem, ze wzmocnieniem, nie byłoby Cię w tym miejscu. Ty możesz pomyśleć, co to dla mnie było przyjść, być ze zgromadzeniem. Nie byłoby Cię tutaj. Fizycznie może tak. Ale to, że Jezus wstawił się u Ojca za Tobą, wstawił się za mną, daje nam tą pewność i gwarancję, że możemy być w najlepszym miejscu, kiedy możemy słuchać Bożego Słowa i to Słowo może trafiać do naszych serc. Wiecie, mamy tak ogromną szansę, tak jak wiele razy to słyszymy, być albo nie być z żywym Bogiem na wieczność. To, co dzisiaj przeżywamy, to jest chwila, to jest moment. To się wszystko zakończy. To są krótkie doświadczenia, krótkie próby. A często sam widzisz, jak już masz tego wszystkiego dość. Wiesz, Boże, kiedy to się zakończy? Kiedy Ty przyjdziesz? I dlatego duch i obietnica wołają, przyjdź, Panie Jezu. Dlatego, że przeżywamy doświadczenia, jest nam ciężko na tej ziemi. I wiemy, że nie mamy łatwego życia. Wiecie, kiedyś ja sobie myślałem, to już był początek mojego chrześcijaństwa, kiedy było tak wszystko spokojniej się działo. Mówi, Panie, może troszkę później, bo jeszcze to jest tak dobrze wśród Bożego ludu, to jest tak dobrze na tej ziemi, jeszcze się tak, no nie czułem takiego naprężenia, ale z roku na rok zobaczysz sam i już tego doświadczasz, będą przychodziły coraz większe naprężenia, dlatego że Bóg nas na wieczność kształtuje i On wie, że ma ten czas tylko na tej ziemi ze mną i z Tobą i On go nie zmarnuje, nie zmarnuje ani sekundy w mojego i Twojego życia. On wytyczył Tobie pewien okres i mi czasu na tej ziemi. I On go dobrze wykorzysta. To jest potężna praca, którą On wykonuje. To nie jest trochę poprawić starego człowieka. Trochę uczynić go lepszego, bardziej moralnego. Ale uczynić go świętego w Jezusie Chrystusie. To jest tylko Boża praca. Tylko Bóg może to ze mną i z sobą zrobić. Dlatego takie ciśnienie jest mocne. Dlatego tak mocno wróg na nas napiera. Bo on nie znosi świętości. Wróg, diabeł nie znosi świętości. On nie znosi tego słowa. Tamci ojcowie ziemscy karcili nas według swojego uznania na krótki czas. Ten zaś Ojciec niebieski, niebiański Bóg w niebie, nasz Ojciec, czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Wiecie, to nie jest powołanie do czegoś tam, do jakiejś mizernoty, ale do świętego, czystego życia. Dlatego się to wszystko dokonuje, co się dokonuje ze mną i z Tobą. Co możemy zrobić teraz, wiedząc o tym wszystkim? Wiem, że to wiecie, ale co możemy zrobić z tym wszystkim teraz? Dwie rzeczy. Albo się poddać, albo iść dalej za Jezusem. Śpiewaliśmy waleczne serce. Wiecie, można śpiewać. Dlatego mnie to też tak ruszyło, kiedy zaśpiewamy. Boże, można to śpiewać. I zostać sobie w miejscu. Ale można to zaśpiewać z sercem, które rzeczywiście jest w tym miejscu, co śpiewa. Czy myślę o tym również, co śpiewam? Zobaczcie, ile mamy pieśni bojowych. Wiecie, darujmy sobie te bojowe pieśni, jeżeli naprawdę nie myślimy o tym, co robimy. Jeżeli naprawdę nam nie zależy iść za Jezusem Chrystusem. Albo weźmy coraz więcej tych walecznych pieśni, coraz więcej tych bojowych pieśni, bo jesteśmy w boju i śpiewajmy je z sercem, które rozumie, co śpiewa i idzie za Jezusem Chrystusem, mimo wielu nieporozumień, mimo wielu rzeczy, których nie potrafimy w danym momencie zrozumieć. Idziemy dalej za Jezusem Chrystusem, bo chcemy być z Nim na wieczność. Wiecie, bądźmy poważni każdego dnia, ja mówię również to o sobie, bądźmy poważni. Dlatego mnie to tak zawstydziło, kiedy dotarło do mnie ta myśl. Bądź poważny przede mną, mówi Bóg. Chcesz iść za mną naprawdę, czy tylko udajesz? Czy byle jakieś doświadczenie cię powali, czy pójdziesz dalej? Bądźmy poważni. To, co się dzieje, musi się dziać. Ale ten, który jest z nami, jest większy od tego, który jest na tej ziemi. Jezus jest zwycięzcą. On ci nigdy nie pozwoli upaść, dopóki ty będziesz patrzał na Niego z wiarą i ufnością, szedł za Nim każdego dnia. Nie pozwoli Tobie upaść. Wróg Cię nie pokona. On jest pokonany już w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy o tym tylko każdego dnia, kiedy wydaje Ci się, że już nie masz możliwości się ruszyć, że już wszystkie siły są z siebie wyssane. Pamiętaj o tym. Jezusa On nie pokona. Mimo niezrozumienia idź dalej za Nim. I zobaczysz, że będzie zwycięstwo.
Często jest to tam mówione, kiedy jest najtrudniej, wtedy zaczyna się już początek zwycięstwa. Kiedy zaczyna się moment, kiedy wydaje ci się, Boże, jak ty w tym momencie nie przyjdziesz, to się chyba wszystko ze mną zakończy. I sam widzisz, że się nigdy Chrystus nie spóźniał. Sam to widzę, nigdy się Chrystus nie spóźnia. On zawsze przychodzi ze swoją odpowiedzią, ze swoim posileniem, ze swoim wzmocnieniem, ze swoim wskazaniem, ze swoim napomnieniem również przychodzi. I zobaczcie, Jego napomnienie, które również wysyła przez Boży lud, jest łagodne, ale jest zdecydowane. Można to połączyć? Można. Kiedy jesteś napominany przez Sprawiedliwego, jest to jak olejek na twoją głowę. I wiesz o tym dobrze, że to jest prawda i ty musisz iść za tą prawdą. Ale kiedy cię bezbożny napomina, to sam wiesz, jak jest. Ale chwała Bogu za ludzi, którzy idą za Jezusem Chrystusem i widzą doświadczenie Kościoła, w którym się obecnie znajduje. Myślmy o tym każdego dnia, bo potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy, aby się wspierać w tej bitwie. Nikt z nas nie jest bohaterem sam w sobie. Nikt z nas nie jest w stanie sam pokonać diabła. Mówisz, Pan Jezus jest ze mną i o tym mówiłem cały czas i to prawda, amen. Ale również my siebie nawzajem potrzebujemy w tym doświadczeniu, będąc wszyscy razem w Jezusie Chrystusie zgromadzeni. O tym mówię. W pojedynkę nie masz co próbować. Wielu jest indywidualistów w Kościele, ale to są przegrani ludzie. Diabeł ich rozparcelowuje jak chce, chociaż wydaje się, że nie wiadomo, jakie rzeczy czynią. Po jakiej stronie jesteśmy tak naprawdę? Można toczyć niewłaściwą bitwę. Zobaczcie Saula Starsu. On toczył niewłaściwą bitwę. Żył we własnej sprawiedliwości, myśląc, że należy do Boga. Toczył niewłaściwą bitwę. Jeżeli poddamy się w pełni Bogu, to będzie widać owoc Bożej pracy w moim i twoim życiu. To się musi dokonywać każdego dnia. To, co wspominałem też w modlitwie. Bóg nas wszystkich kształtuje na jeden obraz Jezusa Chrystusa. Według pierworodnego nas kształtuje. To jest jeden kształt, jeden zamysł, jedna Boża praca względem każdego z nas, względem mnie i ciebie. Wszyscy będziemy podobne rzeczy doświadczać, tylko w różnym czasie. Bóg nie będzie nowonarodzonego doświadczał tak jak tego starszego, który jest w wierze. Ale wszyscy będziemy szli tą samą drogą wszyscy idziemy. I prędzej czy później napotkasz na doświadczenia, które przeżywali ci przed tobą. I będziesz mógł zobaczyć, oby to było tylko zwycięstwo, co się działo w ich życiu. Jak oni przechodzili te boje, te trudy, te doświadczenia dni, te potyczki z diabłem, jak przechodzili, jak zwyciężali w Jezusie Chrystusie, jak oddawali to Bogu, żeby Bóg ich posilał i wzmacniał. Oby taki obraz był widoczny dla następnych, we mnie przede wszystkim, w każdym z nas. Abyśmy mogli nieść świadectwo życia Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Nie tylko słowa. Wiecie, po tym środowym też to zrozumiałem. Nie tylko słowa, ale świadectwo życia w swoim życiu. Żeby ludzie mogli widzieć zwycięstwo Jezusa Chrystusa, że ty naprawdę stoisz i ja w boju wiary zwyciężasz i patrzysz na Jezusa Chrystusa. Czy tego chcesz? Czy ja tego chcę każdego dnia? Czy chcemy, jeszcze raz zadaję to pytanie również sobie, czy chcemy być poważni przed Bogiem? Chcemy udawać fajnych ludzi, którzy kochają Jezusa? Pochodź po mieście, zobaczysz, ilu ludzi kocha Jezusa. Oni się teraz przygotowują na czas z Jezusem. Jak oni kochają Jezusa? Czy też kochamy Jezusa? No, ale my inaczej kochamy Jezusa. Ale czy kochamy tak, jak Bóg nam pokazuje? Jeżeli kochamy prawdziwie Jezusa, to damy się Bogu zmieniać na obraz tego Jezusa Chrystusa. Bo Bóg powiedział to bardzo wyraźnie. W Nim mam całe swoje upodobanie, w Jezusie Chrystusie. I nie przyjdziesz do mnie inaczej, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie możesz podobać mi się inaczej, jak tylko w moim Synu Pierworodnym, kiedy jesteś całkowicie umieszczony w Nim. Kiedy dajesz mi pracować nad swoim życiem, kiedy nawet cię karcę i smagam, doświadczam ciebie, to właśnie jeszcze raz powiem po to, żeby cię mieć na wieczność, żeby nie pozwolić sobie zginąć. Wiecie, żeby Bóg nam chociaż na moment, ja wiem, że wielu z nas już to w jakiś sposób widziało, ale żeby na moment pokazał, co się dzieje, że nie widzimy tego doświadczenia bitwy, która wokół nas się tak naprawdę dzieje, fizycznie tego nie widzimy, ale żebyśmy mogli zobaczyć to, ja myślę, że wielu z nas by było przerażonych. Taka bitwa się toczy wokoło. Doświadczasz tego, to co się dzieje z tobą dzisiaj. Doświadczasz te najazdy wroga na myśli twoje. To jest ta bitwa. Ale jest jeszcze Duch Święty, który jest cały czas na terenie. Jak on opuści teren, to będziecie mogli wiedzieć i każdy z nas, i ja również, co się tak naprawdę będzie wtedy działo. Czy będziemy gotowi na ten czas? Czy wejdziemy przygotowani na to najtrudniejsze doświadczenie tej ziemi.
W objawieniu czytamy, Pan Jezus o tym bardzo wyraźnie mówi, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Teraz, w tych łatwych dniach. I co ty gadasz? Łatwe dni? Łatwe, jeszcze łatwe. Ja cię zachowam w godzinie próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć wszystkich mieszkańców ziemi, bez wyjątku. Każdy człowiek będzie doświadczony, czy ten, który należał do Jezusa Chrystusa, czy nie należał do Jezusa Chrystusa. Doświadczenie przyjdzie na cały świat. Ale przejdą zwycięsko tylko ci, którzy dzisiaj należeli do Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, zachowam was. Piotrze, ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. I to jest powołanie dla Kościoła. Dla mnie i dla ciebie. Dla każdego z nas. Aby utwierdzać się w wierze i w ufności. Jak Piotr miał utwierdzać? No piękne kazanka mówić wszystkim, prawda? Miał pokazywać swoim życiem, jak należył, jak zwyciężał w różnych bojach. Utwierdzaj swoich braci. Wiecie, to jest napomnienie bardzo mocne i to bardzo mocno doświadczyło mnie, kiedy też myślałem o tym i w sumie cały czas to na gorąco we mnie idzie. Tak możemy się tylko utwierdzać. Nic to nie da. Ja mogłem tu przygotować fajne kazanie. Nic to nie da. Ale jeżeli Duch Święty będzie nami kierował, kiedy damy Mu zwycięstwo nad swoim życiem, wtedy to będzie najlepsze przesłanie. Ja to mówię również do siebie i też doświadczam, mówię tego jeszcze raz. A więc Jezus nas zachowa, kiedy my będziemy przy Nim. On powiedział, nie opuszczę. On nigdy nie kłamie. On nigdy nie mówi nad wyrost. Tak jak powiedział, tak zrobi. Prosiłem za tobą. Również prosił za mną i za tobą. Za każdym z nas, aby nasze życie było zwycięskie. Ale powiedział to i uwarunkował to pewnymi zasadami. Będziesz przy mnie, będziesz mi posłuszny, będziesz należał do mnie, będziesz mi się poddawał. Będzie to się dokonywało w twoim życiu i diabeł ciebie nie pokona. Efezjan, może przeczytamy, 6 rozdział, 10 werset. Od 10 wersetu czytamy, 6 rozdział. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. To jest to, co do tej pory mówiliśmy. Społeczność ze Słowem i modlitwa to jest jedna rzecz. Nie umniejszam tego. Nigdy nie umniejszałem, kiedy głosiłem kazania. Również to stawiałem za przykład. Nigdy nie uważałem, że to jest coś mniejszego, coś nieważnego. Ale to tylko nie wystarczy. Jeżeli mogę to robić i nie dać się zmienić Jezusowi. O to chodzi. Moje umocnienie jest wtedy, kiedy ja daję się zmienić Jezusowi. Wtedy wróg coraz mniej ma we mnie tych możliwości, żeby mnie podchodzić, oszukiwać, atakować. Coście wy za jedni? Synowie z Cewy, prawda? Coście za jedni? Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł. Wiecie, diabeł dobrze wie, kto należy do Jezusa Chrystusa całym sercem. Dobrze to wie. Kto daje się zmieniać Jezusowi Chrystusowi, wie to. Wie to i wie, że jak trudno mu podchodzić takiego człowieka. Ale też wie, kto jest udawaczem. Dlatego też o tym ostatnio mogliśmy słyszeć. Wiecie, ważne, żebyśmy mieli właściwą postawę w tej bitwie. Bóg chce rozszyfrowywać wszystko to, co my często kamuflujemy. Może czasami nieświadomie lub bardziej świadomie kamuflujemy pewne rzeczy. On chce to wszystko odkrywać. Mówi, wystaw to wszystko na światło. Niech to zginie, to, co nie jest z Chrystusa, a niech zostanie tylko to, co z Chrystusa Jezusa. Abyśmy naprawdę stoczyli dobrą bitwę. Umacniajcie się w Panu, apostoł mówi, w potężnej Jego mocy. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Ile pułapek jest na tej drodze? Chwila nieuwagi, chwila braku czujności i już widzisz, co się dzieje. Mówisz, Panie Boże, jak to się stało, że jakiegoś mam takiego, jak to mówią ludzie, doła duchowego. Jakie doły duchowe? Zasadzka, wpadłeś. Czy ja? Nie ma dołów duchowych. Jest prosta droga. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Czytamy, prawda? Sprawiedliwi nią tylko chodzą. Bezbożni zaś na niej upadają. Na niej? Tam chyba coś jest nie tak. Na niej? Ludzie, którzy tak naprawdę nie oddali swojego życia Jezusowi, upadają. I mówią, to wszystko nie ma sensu. To jest za trudne. Tu się nie ma jak zmieścić. No pewnie, że się nie ma jak zmieścić. Bo stary człowiek nigdy się nie zmieści na tej drodze. Wszystko, co nie jest z Chrystusa, nie zmieści się.
I to jest prawda, Słowo Boże mówi zawsze prawdę. Bezbożny na tej drodze upadnie, nie da rady iść dalej. Musi się okazać, kto jest z Jezusa. W pełni się musi okazać we mnie i w Tobie. Dlatego niewielu jest tych, którzy wejdą tam do wieczności. Wielu jest powołanych, a niewielu wybranych. Kto jest kto? Możesz pomyśleć, no może ja nie jestem z tych. I masz już zasadzkę, już masz pułapkę. Już diabeł chce wciągnąć ciebie w swoje sieci. Należ do Jezusa Chrystusa całym sercem. Wiecie, ja kiedyś takie głupie pytanie, może takie jakby odpowiedź na modlitwę dałem Bogu, tak w modlitwie mówię, Panie Boże, ja nie wiem, nie rozumiem doświadczeń, co się ze mną dzieje, ale tak czy inaczej i będę Tobie służył, idę za Tobą. A wtedy brakowało, wiem, że mi wiary. Brakowało mi siły, żeby iść dalej. Brakowało mi tej pewności, czy Bóg mnie akceptuje w ogóle. Pamiętam taki czas w moim życiu. I wtedy pamiętam po pewnej rozmowie, wtedy było mi to wskazane. Jak Ty te słowa powiedziałeś, to Ty nie mogłeś tego wypowiedzieć sam siebie. Jeżeli masz ochotę iść dalej, to kto dał Ci tą siłę, żeby iść dalej? Mimo tego, że nie rozumiesz tego, co się dzieje, idziesz dalej. Kto dał Ci tą siłę? Dał Ci tą siłę? Kto dał Ci tą moc? Należysz do Jezusa. To był najazd diabła, żeby Ci pokazać, że jesteś na przegranej pozycji, podczas gdy już miałeś zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Jeżeli chcesz iść dalej za Jezusem, mimo tego, że nie rozumiesz doświadczeń, to jesteś na dobrej drodze. Jeszcze krótko, a przyjdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. On pomoże każdemu z nas. Chwała Bogu za Jezusa i niech On posila i wzmacnia każde cząstki swojego Kościoła. Niech On wzmacnia i nie pozwoli, aby nikt z nas, chociaż na moment dał przystęp diabłu, może faktycznie, może rzeczywiście, ale tak jak było z tym Sanherybem, pamiętacie, z tym najazdem na lud Boży. Nawet nie rozmawiajcie z nim, nawet nie dyskutujcie. Nie podchodźcie nawet na mury. A jak wielu chce zobaczyć, co tam diabeł chce powiedzieć, z czym on do mnie chce przyjść. I wtedy dostaje po głowie jakąś myślą, jakimś uderzeniem. Niech nas nie interesuje coś z ciemności, ale niech nas interesuje to, co ze światłości bardziej. A wtedy wróg nie będzie miał dostępu. Ja nie mówię o grzechach teraz, ale o przystępie myśli przeciwko bratu, siostrze i tak dalej. Niech nas to nie interesuje. Nie? Niech to nie będzie naszym zainteresowaniem. A wtedy wróg nie będzie nas dalej drążył. Bo później się dzieją właśnie te rzeczy, które się dzieją. Przez niewinne, przez małe, też może złe słowo, ale takie rzeczy człowiek pomyśli, no jak? Jak ja mam jakieś nieporozumienie co do brata, co do siostry, to później ma to się rozwijać w kierunku złego? No pewnie, że tak. Pamiętacie przy powieściach, o czym powiedział też Salomon, prawda? Czego nienawidzi Bóg? I między innymi tam było zawarte. Pewne słowo. Sianie niezgody między braćmi. Tego nienawidzi Bóg. Nie to, że nie toleruje w jakiś sposób. Nie. Nienawidzi. A jak Bóg czegoś nienawidzi, to musi być już największą formą zła. Jakbyśmy mogli zło ułożyć w formy jakieś. Wyższe, niższe, bo nie ma też czegoś takiego. A to jest tak, Bóg tego nienawidzi. Tak na to zwraca uwagę. A więc nawet na chwilę nie wchodźmy na mury, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Ale należmy do Jezusa Chrystusa, idźmy za Nim. A On rozwiąże każde doświadczenie i próby. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Jakże to by było łatwiejsze, czasami nam się wydaje. Widzieć wroga, widzieć fizycznie, zobaczyć, to jest wróg, rzeczywiście, wiem, tak stoczy bitwę, ale go nie widać. A widzi, że próbuje. Jak tu walczyć? Lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Taka bitwa. Nie widać, a się dzieje. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Całą Bożą zbroję każdego dnia. Kiedyś słyszeliśmy, nie ma wczasów dla chrześcijan. Nie można odpocząć sobie od bitwy. Nawet w nocy widzisz, że jest doświadczenie. Nawet wróg próbuje najeżdżać cię w nocy. Ale widzisz też, kiedy dajesz mu odpór, jak Bóg przychodzi z posileniem, ze wzmocnieniem, ze snem, który cię ukoi, da ci odpocznienie duchowe, również fizyczne. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą.
Myśmy mogli rozbijać każdą z tych myśli. Wiecie, prawda musi nas opasać każdego dnia. Nie półprawda, nie ćwierć prawda, ale cała prawda. I to nie jest łatwe doświadczenie, bo człowiek lubi się skrywać za półprawdą. Nie mówi, że kłamie, ale mówi półprawdę. Dobry schron, prawda? Nie skłamałem w sumie, ale też nie powiedziałem tego, co powinienem powiedzieć w danej chwili. No tak, ale to było w dobrej wierze, bo nie chciałem kogoś zranić, czy komuś powiedzieć przykre słowo. A kto mówi o przykrych słowach? Czemu zaraz tak ustawiamy temat, że broniąc się, prawda, w sumie, bo ustawiamy tak temat, że mówimy, nie powiedziałem tego, bo nie chciałem kogoś zranić, nie chciałem komuś czegoś powiedzieć, ale po co w ogóle w tych kategoriach my myślimy? Po co w ogóle zamysł taki, żeby kogoś zranić? Często wróg chce to tak wykręcić, że kiedy powiesz prawdę, to kogoś zranisz. To powiedz tak tą prawdę, że kogoś nie zranisz. My wiemy, my rozumiemy to, ja tego nie będę rozwijał. My rozumiemy, o co chodzi. My możemy tak ułożyć temat, że kogoś naprawdę uderzymy, powiedząc mu prawdę. A możemy tak to powiedzieć, że człowiek będzie podniesiony, bo i chwała Bogu. Mimo to, że było to trudne, ale powiedziałeś to, co powinieneś powiedzieć. I możemy iść razem, już ramię w ramię, w zwycięstwie Chrystusa trwając. Można tak, można tak. Dlatego toczymy bitwę, żeby naprawdę mówić prawdę. Dlatego apostoł o tym powiedział, opasawszy biodra swoje prawdą. Jeżeli nie będzie prawdy, to Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. To gdzie w nas Chrystus mieszkający? Prawda przede wszystkim musi być w nas każdego dnia. Wróg jest ojcem kłamstwa. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, mówimy oczywiście o Jezusa sprawiedliwości, i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Panie, przydaj nam wiary. Posilaj i wzmacniaj Twój lud wiarą jeszcze bardziej. Bo toczymy taką bitwę wiary, jakiej naprawdę żaden człowiek w tym świecie nie toczy. Taką bitwę toczysz Ty i ja każdego dnia. To jest walka o zwycięstwo w swoim życiu. Walka o wiarę każdego dnia. Jak Juda powiedział, podejmijcie walkę o wiarę. Walcie o wiarę. My nie widzimy. My idziemy wiarą każdego dnia. Myśmy mogli czytać Hebrajczyków. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i tak dalej. To jest wiara, która musi mi i Tobie towarzyszyć każdego dnia. Wierzące serce. To jest serce, które jest miłe Bogu, które się podoba Bogu. Które przechodzi wszystkie próby i doświadczenia. Boże, ufam Tobie. Zobaczcie Dawida i inni, którzy szli, zwyciężali. Daniel w lwiej jamie. Musiał mieć wiarę. Inaczej by nie wychodzili na takie doświadczenia ci ludzie. Oni by nie wychodzili na takie trudne, mega rzeczy, kiedy by nie mieli wiary Boga w swoim sercu. Kiedy by nie ufali Bogu. Boże, pamiętacie, jak Słowo Boże też mówi? Choćby mnie zabił, ufam. Job o tym mówi, prawda? Choćbym je zabił, ufam. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Jak ostatni nad prochem moim stanie. Jaka pewność. Zmieniło się coś? Działo się cały czas to, co się działo z Jobem. Cały czas był w bitwie, w doświadczeniu. Ilu z nas takie najazdy by wytrzymało? A jednak Bóg daje nam miarę. Job tego doświadczył. I przeszedł zwycięsko. Bóg wiedział, że ten sługa, kiedy należy do Niego, przejdzie zwycięsko. Widziałeś mojego sługę Joba? Nadal jeszcze jest wierny mi. Nadal mi ufa. Chociaż Ty mnie podjudziłeś, abym go doświadczył. To był taki czas. Diabeł miał jeszcze przystęp wtedy do tronu Boga. Teraz już tam nie może wejść. Teraz jest strącony na ziemię. Ale nadal próbuje podjeżdżać. Nadal próbuje mnie i Ciebie nastawiać. Biada niebu, biada ziemi, bo stąpił do Was diabeł. Pałający wielką nienawiścią. To nie jest jakiś przyjaciel, w cudzysłowie. To nie jest jakiś ktoś tam, który nie jest jakiś tak za bardzo do nas nastawiony, może nas trochę tego nie toleruje. Nie, to jest wielką nienawiść. On nienawidzi nas. On chce nas zniszczyć. A jak często ludzie gdzieś tam mu poddają miejsce. I tak naprawdę poddają miejsce komuś, kto chce ich śmierci. Zobaczcie, jaka to jest tragedia. A nie ufają w pełni temu, kto chce ich zbawienia i ratunku. A więc Job trwał jeszcze w swojej niewinności, żyjąc dla Boga, mimo tych wszystkich doświadczeń. Nic się nie zmieniało jeszcze. Ale później na końcu widzimy, jak Job to zrozumiał. Boże, kajam się w prochu i w popiele. Pierwsze to jest to uniżony sługa Boży.
zrozumiałem, Boże, to, co robiłem. Ze słyszenia tak naprawdę wiedziałem o Tobie, ale teraz moje oko doznało Ciebie. Mogłem Ciebie oglądać poprzez doświadczenia i próby. Dlatego odwołuję moje słowa. I w tym momencie, kiedy Job, moglibyśmy o to otwierać, ale znacie słowo, stawia się za swoimi przyjaciółmi. Często by się chciało powiedzieć w cudzysłowie. Ale stawia się za tymi, którzy go pocieszali, wzmacniali, którzy powinni to bynajmniej robić. Bóg zmienia sytuację Joba. Wiecie, czy potrafimy mimo wszystko stawiać się za sobą nawzajem? Kiedy często przeżywamy doświadczenia i próby, których nie potrafimy zrozumieć, wołać za sobą w modlitwie. Czy w niebie jest ograniczona liczba miejsc? W sumie dwie osoby na jedno miejsce. To byłoby może i zrozumiałe, żebyśmy walczyli ze sobą o to miejsce. Ale Pan Jezus wyraźnie to powiedział. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam o tym. Walczcie o jedno miejsce. Przecież dwie osoby nie wejdą na jedno miejsce. Nie. Tam jest wiele mieszkań. Ale niewielu chce tam tak naprawdę wejść. A ludzie czasami tak się zachowują, jakby trzeba było walczyć o jakieś stołki. Tu na tej ziemi ludzie walczą. I my to chcemy przenieść do wieczności. Dlatego jedyną radą dla mnie i dla Ciebie jest to, żeby właśnie posilać się i wzmacniać w tym doświadczeniu boju, którym toczymy. Każdy z nas, bo każdy przeżywa trudne doświadczenie i bój. Nie chodzi o to, żeby zrozumieć siebie, bo nie możemy siebie zrozumieć w grzechu. O tym teraz cały czas, zobaczcie, nie mówię. Nie mówię o zrozumieniu w grzechu, o zrozumieniu w odstępstwie, ale zrozumieniu, przeżywaniu, doświadczenia, chodzenia za Jezusem Chrystusem. W tym się musimy zrozumieć. Pan Jezus powiedział, ja was rozumiem, ja wiem, przez co wy przechodzicie, bo ten, który przeszedł przez próby cierpienia, umie dopomóc tym, którzy przez próby cierpienia przechodzą. Byłem w tym ciele, rozumiem was, co przeżywacie, ale nigdy was nie zrozumiem w grzechu. I my również nie możemy nawzajem siebie zrozumieć, kiedy ktoś chce żyć w grzechu, w odstępstwie, w oddaleniu od Kościoła i wtedy powiedzieć, dobrze, ja Cię rozumiem, może masz rację, może nie będę tak naciskał i tak dalej. Nie, tu nie mamy siebie zrozumieć. Ale kiedy przeżywasz rzeczywistą bitwę i doświadczenie, wtedy mamy siebie zrozumieć i posilać się nawzajem i wzmacniać w modlitwie. I potrzebujemy modlić nawzajem swoich. Apostoł Paweł też to powiedział, gdybyśmy dalej to czytali. W każdej modlitwie i prośbie, zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie. I tak dalej. Módlcie się za mnie, mówi apostoł Paweł. Wiecie, jeżeli ktoś z nas nie potrzebuje modlitwy Kościoła, to jest człowiek na przegranej pozycji. Jeżeli komuś z nas nie zależy na tym, żeby Kościół za nim wołał, bo czuje się już tak mocny w Chrystusie Jezusie, to tak naprawdę jest na samym dole. I jest pokonany przez diabła i oszukany. Potrzebujemy siebie nawzajem w modlitwie. Potrzebujemy, aby się wspierać i wzmacniać. To jest to, zobaczcie, to jest ta zbroja. To również jest część zbroi, kiedy Kościół za tobą woła, kiedy trwasz w społeczności w Kościele, kiedy lud Boży woła za tobą, kiedy jesteś posilany i wzmacniany przez Kościół. Wiecie, wiele razy, kiedy doświadczałem takiej siły duchowej, to wiedziałem, Boże, to ja sam tego sobie nie uzyskałem. To wołanie Twojego ludu sprawiło. Wiecie, my musimy dojść do tego zrozumienia, że my potrzebujemy siebie nawzajem, również w tym doświadczeniu, kiedy lud Boży za tobą będzie wołał. Czy dołączysz do tego? Czy ja dołączę każdego dnia? O wołanie za Boży lud, o posilenie dla każdego z nas, aby każdemu się powiodło, jak to często słyszymy. Cenne, ważne słowo, aby każdemu się powiodło, aby nikt nie był znaleziony niegotowym, pokonanym przez diabła. Powinno nam na tym zawsze zależeć. Wiecie, jak patrzymy na siebie nawzajem, kogo byście nie chcieli widzieć w wieczności? Wiecie, my dzisiaj na tej ziemi może dajemy sobie, jak to się mówi, w kość często, nawzajem. Ale nigdy nie może nam tak przyjść do głowy, że już bym nie chciał mieć z tym człowiekiem nic wspólnego w wieczności. Jeżeli on nie chce iść, to jest jego sprawa. Nie o tym mówię. Ale musimy zobaczyć doświadczenie też i próbę, którą przeżywamy nawzajem. Cały czas mówię o trwaniu i doświadczeniu, przeżywaniu jakichś rzeczy, nie o grzechu. Tutaj dalej czytamy. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. A więc pełne uzbrojenie. Wiecie, diabeł nie ma wtedy przystępu. On nie jest w stanie stoczyć bitwy z takim człowiekiem, który chodzi każdego dnia w tym pełnym uzbrojeniu Jezusa Chrystusa. Pełne oprzyrządowanie. Wiecie, to jest
Tak jak Banian to bardzo dobrze opisywał. To jest wszystko tak wykute w najlepszej zbrojowni. To jest tak wszystko precyzyjnie dopasowane, tak sprawdzone w tylu bojach, w tylu doświadczeniach przez idą całą Biblię. Widzicie to. Tak sprawdzone, że diabeł zawsze był pokonywany przez tę zbroję. Przez człowieka, który chodzi w tej zbroi. Zawsze był pokonywany. Przez ten miecz, przez tą tarczę wiary. Żaden pocisk się nie przedrze. Wiesz dokładnie teraz, nawiązując do tej myśli, dlaczego gdzieś czasami wróg uderzy i zaatakuje i trafi. No bo tarcza wiary opuszczona. Niewłaściwe przygotowanie do bitwy było w tym momencie. A to jest poważne doświadczenie. Bóg poprzez swoje słowo dał nam pełną możliwość do tego, żeby każdy z nas osiągnął pełne zwycięstwo w Chrystusie Jezusie, które zostało nam już darowane. Żebyśmy weszli w pełne zwycięstwo, żebyśmy w niczym nie dali wrogowi miejsca i niech Bóg pomoże mi i Tobie. Niech posila nas i wzmacnia. Przejdziemy jeszcze przez wszystkie boje, które są na tej drodze. My nie wiemy, ile jeszcze jest przed nami tych doświadczeń, tych prób, tych podjazdów wroga. Ale jednego możesz doświadczać. Jezus jest blisko. Powiedział Pan Jezus to bardzo wyraźnie. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tylko bądź mi wierny, a ja pozostanę takim, bo ja się zmienić nie mogę, mówi Jezus. Ja będę zawsze wierny Tobie. Posłuszny Tobie. Posłuszny Ojcu. Wierny i posłuszny Ojcu. Nigdy nie zawiodę, bo nie potrafię zawieść. Ale Ty bądź mi posłuszny. Mówi Pan do mnie i do Ciebie. I przejdziesz każde doświadczenie, każdą próbę. A więc umacniajmy się w Panu i w potężnej mocy Jego. Niech Bóg będzie z Tobą, bracie i siostro, w tych doświadczeniach. Amen.